Siema widzowie, konferencja Fame MMA, będzie vlog. I idziemy do fryzjera, bo ja już wyglądam jak ten. Łupek. Dobra, co by Warner nie gadał, że siebie nie dbałem o brodę. Ty, dawaj zrobimy taką, wiesz, żeby czesać, to ją rozjebiemy. Dobry pomysł. Dobry pomysł, dlaczego to był dobry? Nie chcę tu żartować, ale bombowa sprawa, ta fryzura. Taką torbę powinna chcę wyrzucać, ona jest naprawdę już. Jaki unik. Dawaj, dawaj, na lewo. O! Nie! Co? Ale chlupło. Ja pierdolę. Jedziemy jutro po buty. Siema. No. Masz jakieś chusteczki? Patrz co się stało. Depłem cały jestem w piachu. Ty, specjalnie ani razu przez ostatni miesiąc nie rozczesałem i tylko dwa razy umyłem. Także jak dotkniesz, to uważaj, że jakiś robal nie wylazł. Operator myśli, czy iść po papierosy. Ogólnie to ja rzuciłem fajki, bo mnie łeb bolał. I jeszcze walka jest, to się jakoś tam złożyło, ale ogólnie to nie wiem. Idź po fajki. Nie! Idź, no ale co? A co dzisiaj na przykład piłeś, jadłeś takiego niezdrowego? Takiego wiesz, takiego co ci sprawia przyjemność. No Kubuś, co? No nic. Nic? Nie. No nie. No to zadup sobie po te fajki i zrób sobie dobrze. Dobry. I co, kupiłeś ślugi? Kupiłem. Kuchni. Ale jebami. Normalnie, wiesz jak ładnie smakował? Smołą i spalenizną. Ale jaki masz ten, zacierz? Bo szczęśliwy jestem. No debil. No i co? Wybrałeś fryzurę? Dzisiaj pogadamy. Tak, na kameleona. Jest RGB, zmienia kolory. Tylko jeszcze nie wiem jak to zrobić. Ale chcesz to? No ta, bardzo. Co to jest? Co? Jakiś liczny. Jedziemy po kasę. I po kaucję. Na furę, tak, bo David kazał furę wziąć na inną. Co on chce od mojego samochodu? Wszystkim już odbiło wam od tych samochodów. No ale dobra, wypożyczymy, jak David każe, to co? Dzięki, Kuba. Tragedia! No nie! O Jezu, jakie to ujebane było! W co ty celujesz? Do... Właśnie nie wiem, w co mam celować. Davidku, daj tu. A tu, dobra. Tak, w szkiełko O cholera! O Jezu. Idziemy po buty, widzowie. Davidek siedzi z tyłu. Dobra, wpisuj no to... top 10 gangsterskich fur w telefonie i jutro na konferencję przyjeżdżamy gangsterską furą, bo David to real gangsta. To a nie. Kałachy? No nie, kałachów nie będzie, no. Kałachy? No zawód dla Davidka kałachy. Nie, bo to nielegalne. I pójdziemy siedzieć. Ile razy mam powtarzać, że nie mam abonamentu, tylko po prostu mam troszkę większą paczkę. O, halo? Co? Górka z Porsche? No ja. Macie jakieś buty dla mnie? Proszę. Nie. Skam. Tak, wina automat. Wow. Ale kurwa. Mam koszulkę. Na konferencję. Ty, ale lekko się chodzi, w ogóle się nie męczysz. O, to ten. Dobra, David, masz wybrać samochód, tylko nie dwuosobowy. Najlepiej pięcio w ogóle, bo tak będziemy musieli jechać. Dasz radę? Wliczamy bagażnik? Nie, bagażnik to tylko w GTA jest dobra. Miejsce. Najlepiej, żeby była jakaś to gangsterska fura, bo jesteśmy gangsterami. No tu mamy Porszawkę jakąś. Nie no, weź, Prosiaka. Te lampy. Zaparowany. Daj spokój. No ten. Ale patrz to. Co to? Co to jest? Tu taka czcionka, tu taka. Totalnie zepsuty. Jaguar. Mój autobus, którym jeszcze do szkoły się tak nazywa, więc...
Ja ten? Zobacz, co to k***a jest. Jak w tym Farming Simulator, tak samo. O kurde. Duże. No i takim przewozimy w Farming. Stary, ale ile tu osób się zmieści? Ja przed mówił 5-osobowe, no. A to jest chyba 10. Łeee. Kierownica, to nie. Zepsuli. Ty, ile my osób jedziemy? 5. Jak w 3? W 5? Zmieszczą się 3 do bagażnika? Nie, ja jestem gruby. Ja to sam cały bagażnik zajmę. A jeszcze popo jedzie, to już nie, w ogóle. To nie Lambo. Ale tu, kurwa, zobacz jakie G-klaski. Patrzcie, widzę to, czarna G-klasa. Chyba trzeba to wsiąść. Wsiądź ty, David, za kierownicą. Co, ten czy daj, inny? No ten jest najlepszy. Z tych tutaj. Ten najlepszy? No. 5 osób. Gangsterski wygląd. Dobra, to my idziemy się dogadywać, by sobie popatrzcie jak ten. Ty, ale dużo miejsca. Ty śmiesz się tu. A co coś robi? Skórka normalnie. Nie no, klasa. Jeszcze folię ma. G63 AMG do. To znaczy, że jest szybkie. Chyba tak. A powiedziałby pan jeszcze coś o tym aucie? Gdzie ma 585 koni, więc to jest 4-litrowy silnik. 22 rok, to jest G63, więc no tutaj mówiąc uczciwie, bardzo ciężko o mniej, o bardziej rzucający się w oczy samochód. A tak na V-Maxie ile jedzie najszybciej? Nigdy tego nie sprawdzałem, mówiąc uczciwie, aczkolwiek no jak na prawie 600 koni, więc to siłę ma. Co to jest za chwyty tak? To jest całkowity standard w G-klasach. Z racji tego, że ten samochód ma swój gabaryt taki jaki ma, więc nie dość, że mamy tutaj tak zwaną cykorrączkę, to jeszcze z przodu mamy taką, żeby ewentualnie trzymać się, ponieważ no samochód... Jak pojeździcie nim, to zobaczycie komfort jazdy tego auta. No. Okej. Okay. Dobra, nie przeszkadzam, do zobaczenia. Dzięki, no, hej. Siemanko. Kluczyk macie. Tak. Dobra, dzięki, hej. Dzięki, cześć. Ja ale jakim jest piękny. David, dobry wybór. Siema! Siema, Davidku! Mamy niespodziankę. Masz niespodziankę dla mnie? Siema! Witam, o kurde, elegancki. Chcesz kłaczek? Masz JD na aucie? No, gdzie? Nie widziałeś? Nie, pokaż zdjęcie. Japan Drive. O kurde, takie zajebiste! Dobra, zobacz. Co? To jest nasze aucie. To jest nasze? Po lekkim tuningu. Co? Jadymy. A mogę ten? Mogę czasnym drzwiami pierwszy? To. Ale to się buja, k***a. Audi zajebiste. Chciał się ścigać, chłop. Mordo, 6-3 AMG. Do. Ja pierdolę. Ale buja. Z każdym kurwa autem jest, jak się wsiąść, jest. Tak jest. To się cieszysz, ty, kurwa, cały czas. Hello. Dararara. Kurwa, zabieram. Nic tu kurwa nie widać. Kamerkę masz. 360. Da kurwa. A ja nie. Z góry kurwa, nic nie widać. Przepraszam. Przeszyło to. Wszystko. Co tam? Jakieś. Gdzieś tu siony? Trzeba.
Siema. Siema. Na cztery dychy, czyli mogę sobie coś kupić do jedzenia na śniadanie. Dawaj od razu na stół, na jedzenie. Czemu sam nagrywasz w ogóle? Bo ja się dopiero jedzie. No kurwa, że zostawiasz tam i pod dupę go wsadziła, jak byłem tam i siadłem, no. No to tylko wizjer, pewnie się nagrywa. No kurwa. Ile taki ekranik? To body 36 tysięcy kosztowało. No ale ekranik, po prostu powiem o ekraniku, ja body nie wiem, czy podsumuję. To rozumiałeś? No nie, no siadłem tylko. Dobra, daję, jestem mechanikiem. Ale stówkę taka usługa kosztuje. Nie mam. To ci jedzenie kupię. Dobra. No o co ci chodzi? Ale ja się coś podejrzewałem, bo jakby, bo nawet jakby nie działał ten ekranik, odpaliłem nagrywanie, ma takiego pip. Ej, k***a, nie takie proste. Było mi przykro trochę. Proszę. Dziękuję. Stówkę mi widzi. Ale macie śmiesznego pranka. Teraz się przykro zrobiło? Tak. No i dobrze, masz za swoje. Dobra, David. Co jest? Jesteś dzisiaj reporterem. Znowu? Nie mam mikrofonu. Ty nawet byś się nabrał, padł. Ma jakiś wywiecznik? Może by się ktoś nabrał. Ja bym się nabrał, szczerze. Siemano. David się wywiadł. Okej. Okay. Jak się bawisz? Na razie. No, będę miał jedzenie, będzie lepiej, ale jest spoko. Tyle? Ma silny mikrofon? O, no, zajebisty. I tyle? Tak, wszystko. A gruby kiedy się bije? Ja czy tamten? No ty. Ja nie wiem. Ja się nie biję, jestem pacyfistą. To czemu pobijesz miksera? Właśnie, czemu miksera najebałeś? Chciałem sprawdzić, czy jestem pacyfistą. Okej, okay, to jest ważne, ale ja szczerze. Z Nikolą się będę bił. Co powiedziałeś do mnie? No, że będziemy się bić. No tak. No. I kiedy? Ja jestem gotowy. A nie, to walka 2 na 1 musi być. O, we dwójkę. No, mamy trójkę. Ja dobra, trzech na jednego, spoko. Trzech na jednego, dobra, kiedy? Kiedy ci pasuje? Kiedy, nie wiem, jutro, pojutrze? Dzisiaj na... Ale my musimy wagę jeszcze zrobić. Zróbcie wagę i zadzwońcie tam. Idę do roboty, trzymajcie się. Trzymajcie się. Słyszałem jeszcze, nie wiem czy ten, bo mi się rozprzęglił wozdę, no. Że jakieś losowanie będzie, będą jakieś dwa teamy. Dwa teamy. Kiedy ja to będzie losowane? Pod koniec konfu. I wszyscy sobie wejdą i sobie losują? Losuje Waldenga. Okej. Okay. Może się będziecie przekupywać. Ja bym może tak. Tego może tak, może tak. Więc okay. To trochę bardziej stronniczo tym razem będzie. No to tak by kiedyś nie było. Nowy dream. Dzisiaj jak oceniasz? Stylóweczkę. Blade? Ja się nie znam. No ale wiesz, no wygląda w porządku. Buty z westernu. Kowbojskie. Muszę Bozela, wiesz, pogonić. O! Jestem atencjuszem. Patrzcie, to Nitro. Ludzie jeszcze nie wiedzą. On ma Pradę. On jest bogaty. Wiesz, kto nosi Pradę. Stoję... A nie, bo ja od Sentinel jestem. Wytnijcie to. A, zapłacisz? Nie. To jest w pasku. Bo Wolfik się chłopie zatkał w tym, w windzie, nie? Bo kurwa, chodzą po 12 osób stary do windy i skaczą i jest z górna do wysiłości. Bo kurwa, ogoliłeś się tak, prosiłem. Siema. Ktoś nas tak czeka jeszcze raz. Nienawidzimy się, w zajebie go! Bogdę, rozdzielaj mnie! Ej, nie róbcie tego. Nie róbcie tego w ten sposób, bo możecie to robić. Ale to wystarczy ciebie nienawidzimy. Nas łączy miłość do pieniędzy i nienawiść do takich frajerów, którzy nam tyle dają. W ogóle mega ciężka faza, nie? Że to jest machonek. No tak. Co jest? Mocny chłopak. Ma to streamy. Jeżeli z małotkiem. Nie mogę, muszę tak, bo mam mokre. Co tam? Pan losuje, tak? W sensie? Do drużyn. Losuję.
No. Jest taka szansa, żeby Japczan był w drużynie Bolsonaro. Ale to dziewczyny losują, ja tylko czytam. Ringers. Okej. Okay. Czekamy Ringers. Ty idą. Dawaj, dawaj, dawaj. Uczestników? Przez? Losujecie do uczestników, do Voxdela i Wojtka tak. Noli? O! Jest szansa, żeby kręcić drog, żeby Voxdel, żeby Japczan był u Voxdela? Nie, nie ma takiej opcji. Proszę, proszę, to zwykłe Nie ma tych kulek. Nie, szukałem, są takie kulki. A coś tu jeszcze byś wygrzebał, nie? Proszę, wygrzebał się. Mam takiego kolegę, suchara. Nie, tego wygrzebał. Może by skończyć. Dobra, mam pomysł. No już 2 tygodnie temu. Ja tam na początku trenowałem. Testo z Real Sosu. No, takie o smaku sosu. A dobra. Ty, znalazłem kulki, ho. No, one są podobno dobre. Ocena. 10 na 10. Ale dużo ich jest. Chodź, myślę, że tą wtyczkę bym odłączył. Tu ogólnie chyba? No tak, korki są, jak zaczyna się konferencja. Wyłączamy router. Chodź, test kulki. Kulkę, słuchaj. Ale którą? No ale to wygląda tłusto. Nie, to jest... Co? Dużo witamin ma. A to co to? To wygląda jakby było z karmelem. Zresztą kulkę. O, już słodkie. I wziął do końca. No bo gdzie zostawi, ale... Ty. Z czymś mi się to kojarzy, ale... Sok pomarańczowy z wódką? Nie, to od tych kulek chyba. Idziemy na tą salę, tu już nie ma nikogo. David. Idziemy do nich? Co? Co jest grane? Co? Otwarty kubek. Nie zesraj. Zamknięty to, kubek. To jest Ferrari. Ty wiesz, że my się windy zacięli? Słyszałem. Jak żeście się odcięli? No przejechali normalnie. Skakaliśmy z półpiętra. No to co zrobiliście? Skakaliście po nie, 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 nic. Jeszcze nawet mieliśmy luz. 150 kilo. Co? A w ilu weszliśmy? Siedliśmy 600 coś kilo, a do 800 kilo. Winda. Śmieszne dresy. Siemo. Siemano. Co za jebiste k***a? Mieliście wypadł do Zakopanego. Fajne. Co to kurwa? No mówię, fajne. Co? Jak ty wniosłeś tą szklankę? Udało się na farcie. Ogólnie pewnie już ciekawa prokuratura prawie. Prawie mnie złapali. Ale się udało. Co to jest? Co? Masny ból. Co? To jest masne piwo. Czy ale o co chodzi? Oni naprawdę mają. No właśnie pierwszy widzę. Nie, to... 7%. Dużo czy nie? No, to bardzo dużo. Jak na piwo. Ale fajnie wygląda. Nie jak piwo. A fajnie. Michał, Bosy, Paolo i Wojciech Pola! I oczywiście chciałbym wszystkich tutaj serdecznie powitać. Ludzi tutaj w naszym studio, jak i również przed ekranami monitorów. Zapraszamy na pierwszą część konferencji. Trzymano. Przywitajmy pierwszych zawodników, którzy 20. Oj. Czemu ty trzymasz? Czekaj, czekaj, czekaj. Daj na drugi bigos. Dasz stówkę? Tak. Kupiłem suby. W sumie nigdy suba nikogo nie kupiłem. Deal. To ile? Przed chwilą nie chcieli wpuścić organizatora z talerzem, a Davida wszyscy szklanką wpuścili. Nie zauważyłem, że to tak sytuacja. No co mamy? Koneksy w mafii. G-Wagonem przyjechał już. Co robisz? Cappuccino. Ej, co jest? Tak, daj mi. Byliśmy w Zakopanem, to David w każdej restauracji cappuccino domawiał. Testowałem.
Ty, a dużo. Dawaj jeszcze jedno. Nie, jak, ma, będę miał flashback, jak ja przed mi wsypał 10, tak. To było na streamie. Dziękuję, nawzajem. Pozdro, tak? Jest, tak się zajmijcie? Kogo się pozdrawiam? Tak, tak. Będzie git. Test? Ty gorzkie. Gdzie pijesz najlepsze cappuccino? Nie wiem, wszędzie jest podobne, tylko różni się w sumie tym, ile cukru dadzą. Tylko tym się różni. David Kawosz. Dobry, dobry. A to jest dobre, ale nie wiem. Kawa SOP w porównaniu do energetyków. GBS. To mogła być twoja reklama. Jak GBS zrobi cappuccino, to wiecie, gdzie się zgłosić. Pomyśl, żeby wszyscy ci najróbsi się w windzie zaczaszliśmy. Stary, pół godziny, pa, z materiały, które stare... Zlikujesz coś? Ja mogę zlikować, zobaczcie się. Pa, wychodzimy z windy na pół piętrze. Same grubasy, kurwa. Może dlatego się zacięło, nie? Nie no, 200 kilo było jeszcze ten, przewagi, limitu. No liczyliśmy to. Liczyliśmy? No liczyliśmy, ile było? Ja 65. Co zrobię z strefitkami? Właśnie, czemu nie masz dzisiaj? Artystyczny jodzik. Wow. O Jezu, kurwa, ty wyglądasz jak Lancelot, chłopie, jak tak do tyłu, weźmiesz te włosy. Kurwa, ty wyglądasz jak Jan Gigi, tylko taki to spasiony. Kurwa, ojo! Ojo! Oki, dobrze jest, no, sprzedajecie mnie? Sprzedajemy cię? Z dietą? A wpierdalasz? Nie, no nie. A co piłeś? Wodę. Kurwa, jaka wstrętna, ryby się tam pierdolą. Widziałeś może Popka? No, Popek mówi tak. Kurwa. Ty, a jak zapierdolę Normana, to dostanę furę, ja go zabiję. Te, mam to do powiedzenia, zapraszam na kanał TakeFan. Halo, możesz ten? Ten Wilson nagrywa. TakeFan jeszcze Nitro, tak? Dobra, nie napierdalajcie się chłopacy, spokojnie. Kamerami, kurwa. Fight camera, fight camera. Fight camera. Co jest, kurwa? Rafał, TakeFan, Rosik! Co? Nie wiem. No nie wiem, jakąś reakcję byś dał. Ej, Rafał, no powiem. On ma górniak do nazwiska, będzie mi Rosik. Amadeusz? Tak, Roślik. Amadeusz Ferratio. Roślik, no. A on ma górniak. To może Sergiusza przeczytają jako górniak. Jadza Piotrowicz! Żeby jednak federacje się dogadały i żeby odbyła się walka twoja z Dynastii o tą taką prawdziwą mistrzynię nie tylko jednej federacji, tylko wszystkich freak fightów w Polsce. I powiem ci, czy jest to możliwe. Czy ty się już czujesz gotowa, że jeżeli uda ci się wygrać z moją blond, to podjęłabyś się takiego wyzwania i zawalczyła z Dynastii? Najabczana jest chyba gorszy kurs. No najabczana jest 2,75. Dlaczego? Lekszy Paskanowski. Lekszy by miał łańcuchy na rękach, żeby ciężej mu było ciosy robić. No co ty, jak mu i tak jest ciężko podnieść. No dobra, przecież ale jak już by podnieść, to by to, to zależy, a widziałeś walkę na Prime? Jaką? Jak się 170-kilowy chłop bił? Nie, nie oglądałem. No widzisz, a w pierwszy dostał. A był 50 kilo cięższy od chłopa. A może jakaś pierwsza walka sumo? Walka sumo. Jak to się robi? No i przepychałem się. Ale walka sumo. Ale mi coś strzeliło. Pięciu miejsca. Słyszałem. Co sądzisz o tej części? Nie widziałem. Widzowie, chcemy sprawdzić, czy przycisk, jak to się nazywało? Czerwony przycisk. Czerwony jakiś przycisk, to coś robi ten przycisk. Idziemy zobaczyć, czy jest to atrapa, czy nie. Ale to może się było tego spodziewać. Chodź. Co chcecie? Nic. Się gada tutaj o tym. Czekam. Ty, to nie jest atrapa. Dobra, i teraz odchodzimy. Ty, ale mnie ten... Od tego uciśnięcia po mnie wszystko teraz boli. Ja nie wiem, chyba mi połamał żebra popo. Ale mnie boli. Właśnie boję w internet zajrzeć teraz, żeby mi wyzywać. Widziałeś tę konferencję? No wstałem i oglądałem. Było źle? Nie. Nie. Ale było w porządku? Wyszedłeś? Nie wyzywajcie mnie, proszę. Serio, nie wyzywajcie mnie.
Będzie dobrze. Nie udajesz? Nie, ja się nie śmieję, bo ser boli bardzo. Co on ci zrobił? Chodź, zapytamy pierwszej pomocy. Jak mnie zgniótł. Przepraszam, bo... Proszę pani. Kolega mnie bardzo mocno ucisnął. No, podniósł mnie za klatkę piersiową, bardzo mnie teraz uciska. Czy jest szansa, że połamał mi żebra? Nie, to nie taka. Dużo większa siła byłaby potrzebna do połamania żebra. No dobrze, taką mam nadzieję. Dziękuję. A pani sobie gra? Nie no, pokczampik. Szacun. Dziękuję. Jak mnie boli. Au, nie. Przynajmniej niby nie złamana, a tu się okazuje, że ci pięć żeber jest w pół. Popo, tak mnie ucisnąłeś, że nawet pomoc medyczna nie pomogła. Nie pomógł Krzysztof? Ała, nie mogę się śmiać, bo mnie tak uciska. To prawda? Ale podobno nie połamałeś mi żeby. Na szybko prześwietlenie rozrobiła pani. I pytanie takie, czy do pana wtedy lecieli wszyscy ci ochroniarze? Bo tam tak, byli... tak. Serio? Tak. 30 ochroniarzy trzeba było, żeby żeby nie puścić zabezpieczenia medycznego, tak? Moja narzeczona jest lekarzem i miała być lekarzem zawodów na prime i miała na to podpisaną umowę i nie została wpuszczona. Ale za tą akcję największy szacunek na świecie, naprawdę. Największy szacunek. A grał pan w Hitmana kiedyś? To jest hit. Hitmana? Nie, nie miałem. Właśnie myślałem, że to jak Hitman chciał pan zrobić się przebrać za medyka, weź. My mamy firmę, która dostarcza zabezpieczenie medyczne. Mamy swoją karetkę. Mamy zespół zabezpieczenia medycznego. To duży. Normalna. Co, Australii to? Canberra. Brawo. Idealnie, brawo. No. Bo jeszcze nagrywaliśmy odcinek. Canberra. Ale już pamiętam. Dobrze. Mam pytanie do ciebie. Czemu nigdy chce się dostać? Ja? Ale czemu nikt cię nie podejmuje? O, chcę. Tak? Ja bardzo chcę. Ja mam połamane... Trzeba było... Ja chciałbym w przyszłości zostać ochroniarzem. To nie do mnie. To nie do mnie. Jak są wymagania? To tam, do tego dużego, tam, no. Możemy chwilę pogadać? Bo chciałbym w przyszłości zostać ochroniarzem, tylko nie wiem, czy się nadaje, jak są wymagania. Prezencja. Musisz z 20 kilo, 40 dorzucić. Mhm. A wzrostowe? Wzrostowe, jak musisz się bić, to wystarczy. Czyli to ten jeden trening musi wjechać. Jeden się przyda. Wy co robicie? Zostajemy ochroniarzami. Czyli? No tutaj będziemy pask sprawdzić. No dobra. Tamten pan powiedział, że się nadaje. Nadajesz się! Mogę panu wyręczyć. W McDonaldzie, albo ja ci powiem, że to jest w sumie Biedronce, ale nie. Ten! Idź się do tego! Bo ten jest tak obeznany. Ja mogę panu wyręczyć, to sprawdzę do paski na 5 minut. Nie. Się nie uda niestety. Stosowanie było. Nie. Wymienili się. Najpierw trafiłeś do goli, ale się wymienili jesteś obok Dela. Ale to jedno i drugie jest złe. Nie mogę być ale... u medyków, rozpary. Medycy rozpary, nie to by się szło. Nazywał gang, dobrze. Ej. Ja chcę do medyków rozpary. Ja nie chcę być u tych. Ja jestem koło obok Dela. No. Medycy rozpary, grałem sobie w Heroes. Masz, proszę mnie nagrać. Nagrywa. Zostałem wylosowany przez Wojtka Gole, zostałem sprzedany do Boxdela. Ja chcę odejść od jednego i od drugiego. Ja chcę stworzyć nowy ruch. Ruch, który będzie się nazywał Medycy Rozpary. Hashtag Medycy Rozpary. Ja będę pierwszym zawodnikiem pana Krzysztofa. Kto chce być też w Medykach Rozpary, to hashtag Medycy Rozpary i to będzie najlepsza grupa. Trzecia najlepsza grupa. Pozdro. Ogólnie sprawdzam tak, że jak pan jest najlepszą polską dziennikarką, to jestem najmłodszym polskim dziennikarzem i proponuję zrobić taki wywiad, że ja zadaję pani pytanie, a pani mi. Dobra. To pierwsze pytanie. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? W 410? Dzień dobrze. Dobrze. Ile masz lat? 17 za niedużo miesięcy. No, 16.
A to było... Twoja kolej. Dobrze, to było to pytanie. No, no dobrze, no to, to może tak, cięższe. Tak. W którym roku Polska straciła niepodległość? 1700, którymś, nie pamiętam. Pierwsza wojna światowa zaczęła się w 1918 roku, a Polska nie miała podległości przez 123 lata. Tak. Trzeba to odjąć. Dokładnie. Ja tak ostatnio robiłem i mi wyszła data. To odejmujcie. A dobrze, teraz pani. Dlaczego chcesz zostać dziennikarzem? Ja już jestem dziennikarzem. Nie po studiach, ale nieoficjalnie jestem. Fajna robota. Co ci się najbardziej podoba w nim? Można porozmawiać z różnymi ludźmi na różne tematy. Jakie tematy cię najbardziej interesują? Polityczne, historyczne, naukowe. To co tu robisz? No, historię tworzysz, historię fejmu. Tak, dokładnie tak. To jest okej? Jest okej? No pewnie, że jest okej. Mi się podoba. Już skończymy i... To dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Dobra. Poczekaj, bo tu już widzisz do roboty. Dobra, to już. No ostatnie, dawaj. O, dawaj. Teraz nie pani kolej? Ja już ze trzy zadałam. No, no teraz ty. Mi się wyczerpały pytania. Dzięki. Dziękuję bardzo. Na każdym wywiadzie powiedziałem tak. Wojtka Gola i Boxdela. Przysięgam. A zobaczysz, co pooglądasz. Nagrywaj. Jabczan, chodź. Nie gadam z tobą. Tylko rozmawiam. Proszę się ze mną kontaktować tylko przez pana Krzysztofa Rozparę. Proszę go zabrać. Ja jestem w Medykach Rozpary. Medyki Rozpary. Nowa organizacja powstała. Tak. Ej, oddałem Jabczana. Ale ja jestem tu. Ja was p***olę. Już było wszystko powiedziane. Ja jestem w Medykach Rozpary. Dobra. Dogadamy się. Są stale! Jak to ale ja zostaję! Pedziora, Siemano! Nie wiedziałem, że wpadłeś. Chyba plecił tego, no. Siemano, Ulfi. Dzięki, że byliście. Dzięki, że byliście. Każdy inna piona zaszedł. Fajna była konferencja, trochę mało pytań. Na końcu się zrobiło bardzo poważnie z tym Amadeuszem i z Polakiem. Tam już grubo. A jeszcze jakbym miał coś powiedzieć od siebie? Hashtag medycy rozpary. K***ać Wojtka Gole i tą k***ę boksdelowską. Tylko medycy rozpary. Mam nadzieję, że jak mi nie zrobią, to ja nie idę walczyć. Mają mi zrobić. Popo zrobią mi? Oddzielną drużynę? Mam nadzieję, bo ja też chcę być w medykach rozpary. Spoko. Okej. Okay. Medycy rozpary k***a są najlepsi, a nie jakieś sprzedawczyki. Popie, jak tam jest babka, co w Heroesy gra. Właśnie, będzie to? Jak gra medyk rozpary w Heroesy? Nie, no później udzieliła pomocy normalnie, no przecież. Tak, tak. Nie dość, że tobie, to jeszcze chyba tacie Amadeusza. Jak to udzieliła pomocy Davidowi? Co wy k***wa odpierdoliliście?